Witam was wszystkich serdecznie. Ja nazywam się Kamerlot i dziś postaram się zrecenzować grę SimCity, która w Polsce ukazała się 7 marca. Od razu sprostuję, że mój komentarz nie będzie adekwatny zawsze do tego, co będzie działo się na ekranie, gdyż nagranie filmowe nie szło w parze z nagraniem dźwięku komentarza. Na początek zacznę od tego, co mnie zaraziło. Jestem człowiekiem, który raczej woli zacząć od czegoś gorszego, żeby później przedstawić plusy danej produkcji. Gra ma ogromne problemy z serwerami, ale to jest urok EA, bo oni zawsze muszą coś sknosić. Jakim cudem twórcy nie przygotowali się na tyle osób, jeśli wyprodukowali tyle kopii gry i jeszcze sami poinformowali, że gra definitywnie będzie wymagać stałego połączenia z internetem? Nie wiem, nie mam pojęcia, ale masa osób, w tym i ja, była w dniu premiery, jak i nawet po dzień dzisiejszy jest sfrustrowana, ponieważ serwery działają kiedy im się chce. Drugim problemem są na przykład i działające do dziś statystyki. Ja pierdzielę. Nie, no naprawdę. Ja kupuję grę i wymagam. Gra ma działać od premiery, a nie oni sobie robią jakieś jaja. A teraz zarzekają, że im jest smutno i w przeprosinach dostaniemy od nich jakąś darmową gierkę. Simsy? Może jeszcze ze zwierzaczkami. Musłodziaśnie. No i jeszcze wszystkich was przed premierą pewnie martwiła wielkość terenu pod miasto? No i słusznie, dla mnie dalej jest za mała. Po prostu kuriozalnie wygląda to, jak przy granicy miasta rośnie 40-piętrowy wieżowiec. Ale już się z tego wytłumaczyli. Powiedzieli, że gdyby obszar był większy, to moc obliczeniowa naszych PC-ów musiałaby być jeszcze większa. Ja w to nie wierzę. Oni po prostu skopali silnik gry i tyle. Kolejnym problemem jest to, że gra sobie rozłącza nas kiedy chce, gdzie chce i jak chce. A najgorsze jest to, że nasze miasto co 5 minut zapisuje się na ich serwerach. Tak, na ich, nie na naszym dysku. Więc wyobraźcie sobie, że przez 5 minut tworzyliście coś, z czego jesteście tacy dumni, a tu pojawia się komunikat: przepraszamy, gra została rozłączona. Spróbuj ponownie później. Fajnie. Jeszcze właśnie sobie przypomniałem, że gra w ogóle nie radzi sobie z teksturami. Naprawdę. Gdy oddalimy widok, zamiast asfaltu mamy ziemię, budynki prześwitują i sprawiają wrażenie, jakby miały zaraz się teleportować. A samochody często znikają, jadą i nagle ich nie ma. Nie wiem, śmieszne. A no i jeszcze jedno. Na dzień dzisiejszy nie korzystajcie w ogóle z komunikacji miejskiej, oprócz tramwajów. Mówię poważnie. Autobusy zakorkują wam tak miasto, że będziecie wyrywać sobie włosy z głowy, co powoduje tak wielkie korki. I gra też sobie źle w ogóle radzi z zapotrzebowaniem na strefy. I żeby udowodnić to, stworzyłem miasto, gdzie 1/3 to były strefy przemysłowe oraz handlowe, z czego więcej było handlowych, a 2/3 miasta to były strefy mieszkalne. No i jak ogromne moje zdziwienie było, gdzie 30 tysięcy mieszkańców najniższej klasy przy takim samym poziomie fabryk nie mogło w ogóle znaleźć pracy. Nie wiem, budynków przemysłowych było chyba z 10, a mieszkańców tyle ile ponad, czyli 30 tysięcy, i gra dalej mówiła mi: wybuduj kolejne strefy mieszkalne, ponieważ masz niedobór pracowników. Aha, no okej. Dobra, koniec z minusami, choć muszę przyznać rację, że dość dużo ich jak na grę, która przed premierą była tak zachwalana. Ale czy jest coś pozytywnego w tej produkcji? Ano jest. Warto wspomnieć o dobrej optymalizacji. Mój już nie najnowszy komputer radzi sobie z nią zadziwiająco dobrze. Oczywiście ilość klatek na sekundę spada, im więcej mieszkańców jest w moim mieście, no ale na to już nic nie poradzę. Gra też urzeka swoją grafiką. Jeśli komuś nie podoba się cukierkowy klimat gry, a na pewno jest wielu takich starych wyjadaczy, którzy grali w SimCity 4, czy w SimCity 3000, 2000, czy w Cities XL, to może sobie wejść w ustawienia i zmienić filtry, a jest ich naprawdę wiele i nawet dla daltonistów znajdą się tam 3. Ja osobiście preferuję czerwono-szary. Miasto wygląda wtedy fenomenalnie, a chyba najlepiej wygląda, jak jest wschód słońca i widać wszystkie światła stop samochodów, no i promienie słoneczne odbijają się od ścian fabryk. Świetnie to wygląda. W grze występują
regiony i na region przypada maksymalnie 16 miast. Znajdują się tam też tak zwane wielkie projekty, które możemy wcielać w życie. Mi się podoba to, że żeby osiągnąć wielki projekt, trzeba naprawdę dużo pograć, uzbierać wystarczające fundusze oraz materiały, co jest trudniejsze niż zebranie funduszów, bo materiały musimy albo sami wydobywać, albo prosić o dostarczenie od sąsiadów, albo kupić globalnym, co przy niektórych jest naprawdę dużą ceną. No i jeszcze trzeba spełnić dane wymagania, na przykład jeśli chodzi o dużą elektrownię słoneczną z panelami, trzeba specjalny projekt zbadać na uniwersytecie, a to dosyć długo trwa i też kosztuje. I tak samo jeszcze im więcej mieszkańców jest w naszym mieście, tym gorzej się nim zarządza. No, im więcej mieszkańców, tym za każdą naszą nieprzemyślaną decyzję będziemy musieli sobie głośniej beknąć. Taka jest prawda. Jeśli chodzi o klasy mieszkańców, to są trzy. Są niezamożni, średnio zamożni oraz zamożni. Ci ostatni są napędzający. Jeśli mamy ich najwięcej w mieście, a jeśli mamy miasto uniwersyteckie, to raczej tak jest, to wtedy możemy być pewni, że co chwilę będziemy musieli coś ulepszyć, usprawnić, wybudować. Gra oczywiście wymusza na nas bycie cały czas podpiętym do internetu, ale jeśli już wszystko działa jak należy, to na plus można przytoczyć aspekt komunikacji i pomagania sobie w regionie. Można kupować bądź sprzedawać sąsiadowi prąd, wodę, wysyłać mu ścieki czy też odbierać je od niego. Możemy mu przydzielić wozy strażackie do pomocy, a gdy zbankrutuje, możemy mu podarować daną kwotę pieniędzy. Jeśli chodzi o bankrutowanie bądź nieradzenie sobie z miastem, to gdy nasze miasto ma ogromną przestępczość, a my wyjdziemy sobie z gry, to ci przestępcy pojadą do miast naszych sąsiadów. Jednak jeśli dobrze sobie radzimy, to po wyjściu, na przykład nadwyżka naszych radiowozów, będzie patrolować pobliskie miasta. To samo tyczy się, jeśli chodzi o zanieczyszczenia. W grze występuje taki czynnik jak wiatr. I jeśli jesteśmy miastem typowo przemysłowym, to nasze zanieczyszczenia będą wędrowały zgodnie z tym, w jakim kierunku wiatr wieje. Przy okazji możemy podtrzymać mieszkańców miasta, na które te zanieczyszczenie niestety spada. Kolejnym aspektem jest to, że w regionie, to znaczy każde miasto posiada strefy przemysłowe, handlowe oraz mieszkaniowe. Jeśli nam brakuje na przykład strefy handlowej, a nasz sąsiad ma nadmiar jej i nie ma komu sprzedawać tych towarów, to mieszkańcy naszego miasta będą jeździć do pobliskich miast, żeby właśnie robić te zakupy. Tak samo jeśli chodzi o strefę przemysłową lub mieszkaniową. Jeśli w danym mieście, na przykład naszego sąsiada, on będzie miał deficyt po prostu strefy mieszkaniowej, to mieszkańcy będą jeździć do nas i będą się wprowadzać u nas, ale będą pracować u niego, ponieważ on ma więcej stref przemysłowych niż my mamy. I tak po prostu działają wszystkie te zależności w regionie. Warto poruszyć też element rozbudowy budynków o dodatkowe segmenty. Po co marnować miejsce, stawiając kolejną szkołę podstawową bądź wyższą? Możemy przecież dobudować klasy, dodać autobusy, które będą dowozić uczniów do szkoły, postawić przystanki itd. Jeśli chodzi o rozbudowę, to w grze jest masa budynków, które możemy w taki sposób rozbudowywać. I mając na myśli masa, mówię poważnie, począwszy od komisariatu, po ratusz i zajezdnię tramwajową kończąc. Twórcy mieli genialny pomysł, jeśli chodzi o rozbudowę tychże budynków, ale to była pewnie konieczność, gdyż mapy są bardzo małe. Ważne dla naszego miasta są specjalizacje. Przed wyborem mapy możemy sprawdzić, co ona oferuje. Są tutaj złoża rudy, węgla, ropy, wody oraz czynnik wiatru. W zależności, w jakim kierunku chcemy się rozwijać, możemy postawić na kilka specjalizacji. Zalicza się do nich turystyka, hazard, handlowanie, wydobywanie złóż naturalnych oraz wydobywanie ropy po rafinerię. I chyba jeszcze była specjalizacja technologiczna. Każda z nich oczywiście swoje kosztuje i ma równie duże wymagania, ale korzyści, jakie daje specjalizacja, są ogromne. Ostatnio wydobywałem ropę i sprzedawałem ją na rynku globalnym. Dziennie miałem dochód przekraczający jakoś 190 tysięcy, a później jeszcze ropę zacząłem przerabiać na plastik oraz paliwo. Mój dochód wzrósł dwukrotnie. To samo tyczy się turystyki i pozostałych specjalizacji. Twórcy świetnie zorganizowali ten element gry i chylę im czoła, bo to bardzo urozmaica grę.
Ostatnią rzeczą, jaką jeszcze omówię, są statystyki. Nie wygląda to już jak za czasów poprzednich gier z serii SimCity, że były to po prostu suche dane przedstawione w tabelkach i numerkach. Twórcy przedstawili to teraz w formie graficznej, w bardzo ładnej i spójnej formie. Ale statystyki oraz pomoce dla naszego miasta nie sprowadzają się tylko do tych wykresów na mapie, czy też do porad od doradców. Nasi Simowie też nam powiedzą, co by chcieli w mieście ujrzeć oraz ulepszyć. Powiedzą nam też, co mamy zrobić, by lepiej się im żyło. Będą nam proponować różne wyzwania, które w jakiś sposób też pomagają nam i naszemu miastu. Nad budynkami często też pojawiają się chmurki. Różnie od koloru są to ich nastroje i komentarze do miasta. Podoba mi się też, że w tych chmurkach zawarte są naprawdę śmieszne teksty i widać, że twórcy mają jednak poczucie humoru. To by było na tyle. Jeśli miałbym ocenić grę, dałbym jej 8 w skali od 1 do 10. Zawyżyłem trochę ocenę, ponieważ nie porównuję jej z innymi grami tego typu na rynku, a wierzę też, że twórcy wydadzą w końcu patche, które poprawią błędy gry i w końcu będziemy się cieszyć grą w pełni. Trzeba przyznać, że grając też w SimCity bawiłem się przednio. Pomimo irytujących błędów, kierowanie i zarządzanie naszym małym miasteczkiem jest naprawdę bardzo przyjemne. I z dumą patrzy się, jak rośnie, jest sobie samowystarczalne. Żegnam się z Wami i do usłyszenia w kolejnych materiałach, gdzie postaram się przedstawić Wam mechanikę gry oraz porady i sztuczki. Zachęcam do komentowania. Pozdrawiam.